Jojo, tu Raymond i witam was bardzo serdecznie już w drugim odcinku z serii mody do MC. A dzisiaj będziemy omawiać o modyfikację Iron Chest, która ma nas za zadanie dodawać nowe skrzynki do Minecrafta. Tych skrzynek jest 7, z czego 6 jest przydatnych, z czego jeden jest w ogóle do chrzanu, że tak powiem. Ta skrzynka, o której mówię, to jest ta obok mnie i na którą się patrzy osioł. Dobrze, więc przejdźmy do omawiania. Dobrze, więc ten służy do tego, że po prostu trzyma nam stack dirta. Jeśli wysadzimy, to się nic nie stanie. Miałem chyba tak, mam. Dobra. To dirt albo kotkol. To mamy tutaj napisane. Witamy w twoim nowym dirt części 9000. Będziemy mieli nadzieję, że się ucieszysz przez wiele lat sortowania twojego staku dirtu w tej jednostce magazynującej. Użycie prosto włóż stack dirta, ale według twojego wyboru, czy może być to podzol, dirt, grassblock. W ogóle jestem ciekaw, czy coś się stanie, jak się sam dirta włoży. Poczekamy, najwyżej zobaczymy, czy coś się stanie. Kolejnymi skrzynkami jest koperowa skrzynka, czyli ta, którą się kraftuje w ten oto sposób. Natomiast tą skrzynkę, którą nie polecam robić, to, ale jak chcecie, to róbcie, to kraftuje się w ten sposób. Nie przejmujcie się tym EMC, bo to jest inna modyfikacja projektu, o której może później opowiem, ale to w następnym odcinku, bo ta modyfikacja jest bardzo obszerna. Więc tak, to jest zwykła skrzynka, tylko nie przejmujcie się trapet chest, to ma być zwykłe chest, tyle. Następną jest ironowa skrzynka, która się robi w ten sposób. I ta ironowa ma 54 sloty pojemności. Natomiast silverowa ma 72 sloty pojemności i kraftuje się w ten oto sposób. Na zewnątrz skrzynką jest złota skrzynka, która ma 81 slotów, która się robi w ten oto sposób. Następną skrzynką jest diamentowa skrzynka crafting. 2 diaksy albo 3 diaksy, 5 szkła albo 6 szkła, złota skrzynka albo srebrna. Kryształowa skrzynia robi się w ten oto sposób, 8 szkła, 1 i w środku diaksowa skrzynka. I obsydianowa robi się w ten sposób. Więc tak, obsydia kryształowa miała mieć za zadanie pokazywanie nam zawartości skrzynki, no ale mi się coś zepsuło i nie pokazuje. Kolejną skrzynką jest Dirt Chest, którą już sobie omówiliśmy. I teraz przejdźmy do obsydianowej skrzynki. Otóż ta skrzynia... Zobaczmy, mamy jakieś bardzo rzadkie przedmioty, które, nie wiem, dostaliśmy z eventu i akurat tam jest ta modyfikacja. Więc chowam... No o nie! Jeśli jakiś troll wysadzi nam domek? To zobaczcie. Wysadzili, ale nasze itemy są bezpieczne. Skrzynka jest cała. Dobra, to ja zalepię tylko to i idziemy dalej. Dobra, wystarczy. Nikt nie będzie się tam zagłębiać, co tam jest. Jakby się ktoś pytał, to jest tylko jedna wyspa na tym świecie. Więc żadni Janusze mi tu nie wbiją. A w ogóle rewolucja jakaś się Januszy zaczęła w internecie. Właściwie nie zaczęła, tylko trochę jest, ja w ogóle... Nie będę oceniać, każdy ma wolną wolę. Tu mamy proporcje mniej więcej 6 rzędów do 5 rzędów. Tutaj mamy złota skrzynka ma tyle samo miejsca co ta podwójna. Więc tak, ta ma 8 slotów. Silverowa, a te 3 zwykłe to jest złota, ma 9 slotów, tyle samo co 1,5 tej zwykłej. Czyli 3 te zwykłe i tam te 3 zwykłe. 27 do 30 to jest taka dziwna proporcja, bo podzielone wszystko przez 4.
No, a tutaj obsydianowa tyle samo co diamentowa i kryształowa, co diamentowa i obsydianowa ma tyle samo co kryształowa. A to do tego zaraz przejdziemy, nie miałem co robić, więc zrobiłem coś takiego. A tutaj do koperowej, 6 piątych, mi się nie chciało dalej, mam być szczery. Koperowa do srebrnej, 8 do 5, 9 do 5, 24 do 5, czyli dużo. Tylko że diamentowa ma 12 rzędów, a koperowa ma 9 rzędów. I teraz tak, bo ja importowałem, dobra. I teraz patrzcie, jakby ktoś chciał mieć 120 staków dyrtu trzymać, to nie taka ściana z tych dirt chestów 9000, tylko można w ten oto sposób, bo to ma tyle samo pojemności, co tyle tych skrzynek. A jeśli ktoś chce mniej, no to proszę bardzo. Skrzynek jest tyle, ile slotów ma dana skrzynka, bo tyle tak rozmieściłem, 81 takich skrzynek, bo ta złota ma 81 slotów. I tak dalej, tutaj. Tak idzie, w dół. No myślę, że jeśli komuś się nudzi i naprawdę nie ma co robić z dyrtem, to zachęcam. Zróbcie skrzynki z dyrta. Tylko później nie miejcie problemu z brakiem drewna. Czy po jakimś czasie coś się z tego zrobi, najwyżej w następnym odcinku. Będę, nie wiem, Ola nagrywać czy coś, no to dam wam znać, czy z tej skrzynki coś się wytworzyło, czy to tylko taka ściema. No i teraz tak, niektórzy zauważyli coś takiego, no to jest upgrade'owanie skrzynek. Bo tak, skrzynki można upgrade'ować za pomocą upgrade'ów, które wam zaraz pokażę, bo tu się tych upgrade'ów jest 10. Sposób upgrade'owania jest następujący. Na żelazną albo na koperową. Zwykłej na żelazną, żelaznej na złotą, ze złotej na diamentową i z diamentowej i tak dalej, a z koperowej srebrną, z srebrnej na diamentowej, z diamentowej na kryształową bądź obsydianową. Się coś powaliło. No zdarza się w sumie. Tragedia się nie stała. Więc kurczę. Jakby się dały te upgrade'y stakować. Więc najpierw lecimy od koperowego. Więc normal koper. Teraz z koperu lecimy do żelaznego, z żelaznego to do złotego, ze złotego do diamentowego i do na przykład obsydianowego. Albo w inną stronę można to zrobić. No nie mam już normalnych. Dobra, to było koper, więc teraz będzie od żelaznej skrzynki. No i teraz tak. Chodź tu. Z żelaznej do. Tym razem chodźmy do srebrnej, chociaż to się nie da się. W ogóle się nie da się, no co za chamstwo, jak tak może być? Takie trapet chesty można nawet upgrade'ować. Dobra, czyli można tylko z koperowego do srebrnego i ze srebrnego do złotego, ze złotego do diamentowego i z diamentowego do kryształowego na przykład. No i takie są według mnie dwa sposoby upgrade'owania. Także to tyle, jeśli chodzi o tą modyfikację. Mam nadzieję, że się spodobało, bo nie przygotowywałem się do tego jakoś specjalnie. Łapki w górę, jeśli chcecie, to możecie zasubskrybować mój kanał. Jeśli chcecie coś takiego na moim kanale, tak masło myślenie. Wesołych świąt wielkanocnych, tak a propos. Trzymajcie się, cześć!